Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarium. Jest to kolejne z webinariów z cyklu Poznaj rynki arabskie przed Expo 2020 w Dubaju. Głównym bohaterem naszego dzisiejszego odcinka serii są Zjednoczone Emiraty Arabskie, więc miejsce, w którym to wszystko będzie się już za kilka miesięcy działo. To wszystko mam na myśli Expo. Ale my oprócz przedstawienia Państwu właśnie tego, co się wiąże z samym Expo, opowiemy również o kraju, o samych Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jak prowadzić tam biznes. Ja nazywam się Aleksandra Kowalska-Labrejki, jestem starszym konsultantem w Centrum Eksportu PAIH. Oprócz mnie dzisiaj będą mówić również Adil Abdelwahab, kierownik ZBH w Dubaju, Natalia Dąbrowska, koleżanka z zespołu Expo Dubaj 2020. Mamy również nadzieję, że zdoła do nas dołączyć komisarz generalny sekcji Polskiej Wystawy Światowej, Adrian Malinowski, natomiast niestety zatrzymały go pewne inne zobowiązania zawodowe, więc nie jesteśmy pewni, czy do nas dołączy. Nie przedłużając dalej, przejdę do krótkiego wstępu na temat naszej agencji i tego, jak PAIH wspiera przedsiębiorców. Potem Natalia opowie o ofercie dla biznesu związanej z Expo Dubaj 2020, a następnie przekażemy głos Adilowi, który opowie już bliżej o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. PAIH jest częścią grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Wspieramy polskich eksporterów i polskich inwestorów i zagranicznych inwestorów w Polsce. Jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie zarówno eksportu, jak i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Nasza oferta to m.in. przygotowywanie analiz potencjału eksportowego, pakietów informacyjnych, organizacja spotkań B2B, organizacja misji biznesowych, opracowywanie list partnerów biznesowych, weryfikacja zgłaszających się do Państwa partnerów biznesowych z zagranicy, opracowywanie szerokiej strategii ekspansji na wybrane rynki, a także wsparcie w kontaktach z administracją na rynkach zagranicznych. To, co stało się naszym nowym produktem ze względu na pandemię COVID-19, to PAIH 24, czyli jesteśmy dla Państwa dostępni przez 24 godziny na dobę, jeśli pojawiają się jakieś zapytania związane z biznesem w dobie pandemii. Przygotowujemy webinaria, podcasty, szkolenia. Na naszej stronie mogą Państwo również zobaczyć mapę rynków zagranicznych. Tak jak Państwo widzą, działamy praktycznie na całym świecie, dlatego zapraszamy do kontaktu, jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania związane z rynkami, które widać na mapie. Natalia, teraz przekazuję Tobie głos. Zapraszam do prezentacji o Expo Dubaj. Olu, dziękuję bardzo za przekazanie głosu, ale ja już widzę, że zdążył dołączyć do nas komisarz, pan Adrian Malinowski. Także Adrianie, myślę, że oddałabym na początku Tobie głos i ja następnie przejdę do omawiania programu gospodarczego. Dziękuję serdecznie, dziękuję Natalio, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, udział Polski w Dubaju, w Expo 2020 w Dubaju, dlaczego w ogóle staramy się być bardzo aktywnym uczestnikiem, czemu chcemy się tam pojawić? Otóż to jest jedyna tak naprawdę i niepowtarzalna szansa, aby wziąć udział w tak ogromnym wydarzeniu o charakterze gospodarczym w naszym świecie postpandemicznym. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie i tego rodzaju wydarzenie o tak ogromnej skali. Na miejscu będziemy mieć 202 kraje i instytucje, które będą miały zamiar pojawiać się i prezentować swoje walory przez 182 dni. Przez 6 miesięcy będziemy w stanie kooperować z najróżniejszymi krajami, najróżniejszymi instytucjami, które dadzą szansę na to, aby spotkać cały świat w jednym miejscu. Jaka to jest wartość? No otóż przede wszystkim będziemy mieć możliwość promowania się na rynkach zagranicznych, pokazywania się do tej zupełnie innej strony i odczarowywania pewnego rodzaju mitów, które mogły zapanować na temat Polski w minionych latach.
ale przede wszystkim szansa na to, żeby pokazać się od strony bardzo nowoczesnej, pokazać Polskę jako kraj ludzi niezwykle kreatywnych, kraj ludzi przedsiębiorczych, których właśnie największym asetem, największą wartością, największym aktywem, które mamy, są właśnie ludzie. Ludzie, którzy swoją kreatywnością i przedsiębiorczością potrafią doprowadzić do tego, że bardzo dobrze jako kraj odnajdujemy się w dynamicznie zmieniających się okolicznościach przyrody, że tak to nazwę, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Szczególnie dobrze pokazała to sytuacja pandemiczna. Jeżeli mogę prosić o kolejny slajd. Jak będziemy w ogóle obecni w Dubaju? Będziemy oczywiście rozszerzać bardzo mocno to hasło, które dają nam organizatorzy, czyli Connecting Minds, Creating the Future. Naszym rozszerzeniem będzie Creativity Inspired by Nature. To nasze hasło, które bardzo dobrze pokazuje, w jaki sposób jesteśmy w stanie odnaleźć się w tym bieżącym świecie, w jaki sposób chcemy porozmawiać o Polsce, jaka będzie historia, którą będziemy chcieli zaprezentować. I to po raz pierwszy tutaj w historii, to właśnie polski udział w Expo będzie kierowany głównie na promocję gospodarczą i wzmocnienie kontaktów gospodarczych zarówno z organizatorem, całym regionem Bliskiego Wschodu, krajów GCC przede wszystkim, ale również z całym światem. Pamiętajmy o tym, że 200 instytucji i krajów, które są na miejscu, przede wszystkim mówimy o krajach, które do tej pory nie były obecne nigdy na Expo, bo nie mogły brać udziału ze względu na wysoką kosztogenność takiego przedsięwzięcia, a w tym przypadku dostały możliwość udziału. Tutaj kraje zarówno Afryki, jak i Azji Południowo-Wschodniej czy Ameryki Południowej, to szansa niezwykle ważna i aż niemożliwością według mnie byłoby nie wykorzystać jej. W tym momencie, będąc tam przez te 182 dni, czyli przez 6 miesięcy, jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego praktycznie zakątka świata. Wszędzie tam, gdzie nie bylibyśmy w stanie zrobić tego, choćby ze względów kosztowych, choćby ze względu na różnice czasowe, różnice kulturowe, te próby mogłyby być problematyczne. Dzięki temu, że będą tam obecni na Expo, dzięki gigantycznemu zaangażowaniu, dzięki gigantycznej ilości inicjatyw i partnerów, którzy tam się pojawią, jest to miejsce, w którym warto być, warto znaleźć swoich odpowiedników, warto próbować nawiązywać nowe kontakty, ale również promować swoje technologie i firmy, które prezentują różne branże strategiczne, zarówno z naszego punktu widzenia krajowego, jak i przede wszystkim ze względu widzenia naszego partnera, czyli przede wszystkim Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale również rozszerzając bardzo mocno to na kraje Bliskiego Wschodu, tym bardziej, że z naszych rozmów, które mamy tutaj wewnątrz współpracy z rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z rządem Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kuwejtu, okazuje się, że nasze firmy, które przede wszystkim bardzo dobrze radzą sobie w Europie, mogą z dużym powodzeniem startować w różnego rodzaju przetargach czy szukać partnerów biznesowych właśnie na tych rynkach. Tym bardziej, że mówiąc bardzo otwartym tekstem, mamy na tamtych rynkach dość duże przesilenie współpracą z dotychczasowymi partnerami i jest aktualnie bardzo duży nacisk na poszukiwanie zupełnie nowych partnerów, nowych rynków do współpracy, zarówno pod kątem poszukiwania partnerów biznesowych, jak i znajdowania dla lokalnych funduszy, lokalnych przedsiębiorstw, nowych rynków pod kątem inwestycyjnym. I wydaje się, że to właśnie Expo będzie bardzo dobrym nośnikiem, bardzo dobrym mianownikiem, który pozwoli nam wspólnie pracować nad tym, żeby budować ten potencjał Polski i polskich przedsiębiorców właśnie w tych aspektach, zarówno ekspansji, jak i inwestycji, a tą od strony oczywiście rządowej, jak i agencyjnej bardzo ciekawym, myślę, pomysłem będzie to, żebyśmy również dawali bardzo dobre wsparcie pod kątem programu polityczno-dyplomatycznego, który bardzo dobrze przygotuje podłoże i przygotuje naszych odbiorców do tego, żeby zapoznać się, z czym w ogóle jest Polska, jakie ma walory zarówno gospodarcze, jak i kulturowe, jak i społeczne. I myślę, że tutaj będziemy w stanie zrobić bardzo dużo dobrego, jednocześnie pokazując, w jaki sposób można sięgać do Polski i do Polaków w ramach programu gospodarczego, o którym za chwilę opowie Natalia. W takim czasie będziemy, oczywiście pozwolę sobie już tylko zamknąć jednym zdaniem, Natalio, będziemy przez te 6 miesięcy i dla wszystkich Państwa informacja, te 6 miesięcy rozpoczyna się 1 października i zakończy się 31 marca, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że Expo to nie tylko sama wystawa światowa, ale również szereg inicjatyw, które poprzedzają Expo, będą trwały w trakcie Expo, ale również po zamknięciu tego wydarzenia. Natalio, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, życzę miłego obcowania dzisiaj z wiedzą, którą przekaże zarówno Natalia, jak i eksperci branżowi. Dziękuję serdecznie.
Adrianie, dziękujemy bardzo. Tak jak wspomniał Pan Komisarz, ta promocja gospodarcza stanowi taką główną oś pawilonu Polski. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa taką dedykowaną ofertę dla biznesu. I tutaj przede wszystkim mamy program dotacyjny Go to Brand. Mieliśmy dwie edycje tego programu ze względu na to, że wystawa została przeniesiona o rok, mimo tego, że w dalszym ciągu posługujemy się tą nomenklaturą Expo 2020. Taka nomenklatura została przyjęta przez wszystkie państwa uczestników, mimo tego właśnie, że wystawa będzie miała miejsce na przełomie tego i przyszłego roku. Powracając do tego programu dotacyjnego, mieli Państwo możliwość skorzystać ze wsparcia finansowego na działania promocyjne właśnie na wystawie Światowej Expo w Dubaju. Warto zwrócić uwagę na to, że w zeszłym roku 80 firm uzyskało takie dofinansowanie. W tym roku wnioski o dofinansowanie złożyło ponad 400 firm. Dalej trwa selekcja tych firm i na początku lipca zostanie ogłoszona lista beneficjentów tego programu. Więc warto zwrócić uwagę na to, że mimo tego, iż pandemia wiele tutaj tych szans biznesowych można by było powiedzieć, że zakończyła, tak, i niestety te szanse no, zostały w jakiś sposób tam pogrzebane, to mimo tego tutaj przedsiębiorcy widzą potencjał w tej wystawie światowej i mamy czterokrotny wzrost zainteresowania wystawą światową Expo w Dubaju, więc warto wykorzystać tą szansę i na tej wystawie światowej się pojawić i nawiązać nowe kontakty biznesowe. Ponadto mamy tutaj zupełnie nową inicjatywę, która w poprzednich naszych wystąpieniach na wystawach światowych, tak, ponieważ to nie jest pierwsza wystawa, w której Polska się prezentuje, nie miała miejsca. Mam na myśli tutaj program partnerski, a program partnerski służy temu, aby Państwo wraz z nami mogli współtworzyć pawilon, ale również współtworzyć prezentacje, konferencje, czy również oba fora gospodarcze, o których opowiem za chwilę. Warto też zwrócić uwagę na to, że ten program partnerski jest też taką inicjatywą, która daje Państwu możliwość współpracy z nami za pomocą barteru. Jeżeli Państwo są zaciekawieni, zainteresowani tą inicjatywą, to odsyłam Państwa do naszej strony expo.gov.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego programu, jak i również regulamin. Ponadto warto również zwrócić uwagę, że wystawa nie jest tradycyjnymi targami w tego słowa rozumieniu, niemniej te targi również tej wystawie będą towarzyszyć, zarówno przed, w trakcie, jak i po wystawie Światowej Expo w Dubaju. Na 11 z tych wydarzeń branżowych Polska będzie miała swoje stoiska narodowe i na te stoiska narodowe są organizowane przez różne firmy czy też instytucje i za pomocą tych firm i instytucji mają Państwo możliwość podnajęcia na przykład przestrzeni wystawienniczej na preferencyjnych warunkach, czy również na przykład przesyłki materiałów promocyjnych do Dubaju. Także warto również z taką rozpiską tych wydarzeń branżowych się zapoznać. Ona również jest dostępna na naszej stronie internetowej expo.gov.pl. W zakładce dla przedsiębiorcy na samym dole mają Państwo tam wypisane, jakie wydarzenia branżowe będą miały miejsce w Dubaju, zarówno przed, w trakcie, jak i po wystawie Światowej Expo. Warto również zwrócić uwagę na to, że jedzie z nami 10 regionów, czyli 10 województw i poza tą taką warstwą kulturową, tak to określimy, regiony chcą również promować gospodarkę, chcą również promować firmy właśnie ze swoich, można to powiedzieć, okolic, tak? Regiony po prostu z nami jadą i również przygotowały dla biznesu taką w szczególności dedykowaną dla Państwa ofertę. Mimo tego, że będą organizowały również misje przyjazdowe na właśnie wydarzenia branżowe, to także będą organizowały w pawilonie Polski konferencje, seminaria czy prezentacje, także zachęcam Państwa do udziału w tych wydarzeniach, ale również do zgłoszenia się do urzędu i dowiedzenia się dokładnie, jakie inicjatywy danego regionu będą pokazywane właśnie na wystawie światowej. Ponadto będą Państwo mieli również niedługo możliwość rezerwacji przestrzeni na spotkania biznesowe. Warto tutaj dodać, że pawilon Polski będzie miał właśnie taką strefę dedykowaną dla biznesu. Jest to tak zwana strefa trzecia, drugie piętro i tam Państwo będą mieli do dyspozycji salę konferencyjną do 70 osób, ale również salę do spotkań B2B. Są to sale, które będą przez nas udostępnione Państwu nieodpłatnie i Państwo będą mogli tutaj po prostu zaprosić z tej strefy biznesu swoich partnerów do rozmów, ale również zorganizować właśnie sobie wydarzenie w tej sali konferencyjnej. Szczegóły dotyczące tej aplikacji do matchmakingu i do umawiania spotkań
online, jak i w przestrzeni właśnie biznesowej Pawilonu Polski. Te szczegóły podamy Państwu wkrótce. Poza tym również zapraszam Państwa i polecam serdecznie zapoznanie się z aplikacją organizatora, czyli z B2B App Expo. Jest to aplikacja, która zostanie uruchomiona przez organizatora we wrześniu tego roku i ta aplikacja również będzie umożliwiała Państwu nawiązywanie nowych kontaktów ze wszystkimi uczestnikami wystawy Światowej Expo w Dubaju. Poza tym będą Państwo mogli wykupić sobie również za pomocą tej aplikacji wejściówki na teren Expo, ale także zarezerwować sobie przestrzeń na spotkania biznesowe, czy nawet spersonalizować kalendarz wydarzeń, w których Państwo chcą wziąć udział. Na chwilę obecną Państwo mogą się zarejestrować i kiedy aplikacja zostanie uruchomiona, wtedy dostaną Państwo zwrotną wiadomość na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. Kolejną taką naszą inicjatywą są webinaria i na jednym z tych webinariów Państwo mają właśnie okazję być i nas słuchać. Są to webinaria, które przygotowują Państwa do udziału w wystawie. Zaczęliśmy już w maju od cyklu takich webinariów związanych z ochroną własności intelektualnej, które były prowadzone przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych, by następnie właśnie przejść do webinariów, które dotyczą rynków arabskich, ponieważ tak jak wspomniał Pan Komisarz, ta wystawa to nie jest tylko wystawa, można powiedzieć, dwustronna, tak, pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale tam będziemy mieli tak naprawdę cały świat i w szczególności właśnie z takim uwzględnieniem państw Zatoki czy państw Bliskiego Wschodu szerzej. Także dlatego zdecydowaliśmy się na to, aby po prostu tutaj zaprezentować Państwu taki cykl dotyczący właśnie tych rynków arabskich. Również planujemy cykl dotyczący rynków afrykańskich, ale to opowiem Państwu za chwilę. Takim punktem kulminacyjnym całego programu gospodarczego będzie Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie. To forum jest zaplanowane na 6 grudnia tego roku i odbędzie się w jednym z dubajskich hoteli. Z tego względu, że planujemy, że będziemy na nim gościć ponad 500 osób, mają Państwo możliwość wyrażenia swojej takiej wstępnej, niewiążącej deklaracji do października tego roku za pomocą formularza rejestracyjnego, który znajduje się na naszej stronie expo.gov.pl. Warto tutaj zwrócić uwagę, że wtedy rzeczywiście ten cały świat, przede wszystkim arabski, tak nie tylko Emiratczycy, ale również właśnie państwa Zatoki czy państwa szerzej Bliskiego Wschodu na tym forum się pojawią, więc będzie możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Przewidujemy również tutaj salę do spotkań B2B poza tymi dwoma ścieżkami panelowymi, ponieważ będziemy mieli ścieżkę proeksportową i ścieżkę proinwestycyjną. Agenda jest w trakcie realizacji, w trakcie uzgadniania tutaj całej merytoryki z naszymi partnerami. Oczywiście jak tylko agenda będzie gotowa, również podzielimy się z Państwem jej treścią. Warto też zwrócić uwagę na to, że czekamy na wyłonienie właśnie beneficjentów programu Go to Brand, ponieważ Państwo z pewnością zasilą nasze forum, więc też chcemy, żeby ta oferta tego forum gospodarczego była właśnie szyta na miarę i szyta na potrzeby Państwa, którzy staną się tymi beneficjentami i otrzymają dofinansowanie na działania promocyjne na wystawie Światowej Expo w Dubaju. Poza tym przewidujemy również wypuszczenie na rynek raportów branżowych, 14 raportów, które odpowiadają takim 14 najbardziej strategicznym branżom z perspektywy właśnie z dwustronnych relacji pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Te raporty będą dostępne dla Państwa zarówno w wersji online, jak i w wersji tradycyjnej i będą tutaj dotyczyły takich branż jak na przykład gaming, jak moda polska, jak kosmetyki, jak sprzęt medyczny, jak IT, jak meble, jak drony, turystyka. Także to z tym Państwo będą mieli możliwość się zapoznać i z pewnością o tym będziemy również właśnie powiadamiać na naszej stronie expo.gov.pl w zakładce aktualności. Poza tym również organizator Expo przewidział takie 10 tygodni tematycznych, praktycznie 11, jeżeli włączymy w to złoty jubileusz i w trakcie tych 10-11 tygodni tematycznych będą Państwo mieli możliwość wzięcia udziału w wielu inicjatywach, które są inicjatywami organizatora głównego Expo, w tym w forach tematycznych, które będą właśnie forami odpowiadającymi, na przykład jeżeli mamy tydzień tematyczny Space, no to wtedy mamy forum tematyczne właśnie dedykowane tej branży i wtedy też będzie dla Państwa idealna okazja do nawiązania nowych kontaktów, więc warto z taką rozpiską tych tygodni tematycznych się zapoznać i planować swoją właśnie wizytę na Expo zgodnie z tymi tygodniami. Poza tym też, jak Państwo na pewno nas śledzą i biorą udział w naszych webinariach, no to mieli Państwo możliwość
też usłyszenia o tym, że będzie organizowana komisja gospodarcza Polska Zjednoczone Emiraty Arabskie. Rzeczywiście ta komisja miała odbyć się w czerwcu, niemniej została przeniesiona na czas odbywania się wystawy, czyli pomiędzy 1 października tego roku a 31 marca przyszłego roku. Prawdopodobnie komisja będzie częścią forum polsko-arabskiego, polsko-emirackiego, bo tutaj też Państwo się z różnym nazewnictwem spotkają. Będzie to komisja, która będzie miała bardziej taki wydźwięk polityczno-dyplomatyczny. Niemniej będzie ona stanowiła również takie podsumowanie właśnie z dwustronnych stosunków pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Warto również zwrócić uwagę, że tak jak zresztą powiedział pan komisarz, będą brały udział prawie ponad 200 państw w tej wystawie światowej, w tym również państwa afrykańskie i właśnie również z ukłonem dla państw afrykańskich i naszej dobrej współpracy gospodarczej będziemy mieli jeszcze jedną inicjatywę dotyczącą właśnie tych państw i szczegóły tej inicjatywy przedstawimy państwu już wkrótce. Także ja dziękuję bardzo, zachęcam Państwa do odwiedzenia strony expo.gov.pl i zapoznania się z całą naszą ofertą i programu gospodarczego i nie tylko, ponieważ program gospodarczy oczywiście stanowi główną oś pawilonu Polski, ale również przewidzieliśmy wiele innych ciekawych inicjatyw, chociażby właśnie z tej warstwy kulturowej. Także mi nic nie pozostaje nic innego jak oddanie głosu Adilowi Abdelwahabowi, który opowie Państwu więcej o rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Natalio. Nazywam się Adel Abdelwahab i jestem kierownikiem zagranicznego biura handlowego PAIH w Dubaju. Jest tu operacyjny ramię PAIH-u w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A dzisiaj chcę Państwu przedstawić Zjednoczone Emiraty Arabskie z różnych stron. Będzie trochę o gospodarce, natomiast w dużej mierze będę chciał również opowiadać trochę o obyczaje i kultury biznesu. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ten kraj, ten młody kraj, to młode państwo zostało obdarzone bardzo dobrym położeniem geograficznym. Jest to praktycznie w centrum świata. Jeśli popatrzymy na obecną sytuację, to w przeciągu 4 godzin lotu obejmuje praktycznie ogromną część Azji i ogromną część Afryki. W zasięgu 8 godzin lotu to jest obszar pokrywający około 1,5 miliarda osób i faktycznie stanowi się tu prawdziwy most między Europą, Azją i Afryką. Emiratczycy bardzo ładnie wykorzystują to położenie i rozwijają właśnie tą ideę bycia takim hubem, pomostem pomiędzy tymi kontynentami. 7 lotnisk działających, 4 bardzo prężne międzynarodowe linie lotnicze. Wszyscy chyba słyszeliśmy o Emirates, Etihad, Arabia, Fly Dubai. Ale oprócz tego również rozwijają transport morski. I to nie tylko i wyłącznie Jabal Ali, który jest jednym z największych portów istotnych na świecie, natomiast również starają się w tej chwili pozyskać różnego rodzaju porty albo wychodzić w współpracę z portami w rejonie w tej chwili Morza Czerwonego, wchodząc w kooperację z takimi krajami jak Djibouti i Sudan. I ten młody kraj jest tu kraj bardzo innowacyjny, a z drugiej strony jest to jeden z najbardziej bezpiecznych, najbezpieczniejszych krajów na świecie i cechuje się również bardzo wysokim poziomem życia na Bliskim Wschodzie. Cały czas mówię tutaj o wiek tego kraju, młody kraj. Tak, jest to bardzo młody kraj, to jest zaledwie 50 lat. I to jest właśnie podczas Expo będą obchodzić 50. rocznicę powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Federacja 7 Emiratów, księstw, które powstały pod egidą albo pomysłodawcą, ojcem tego
powstanie tego państwa, to jest Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan. I to są Emiraty Abu Dhabi, Dubaj, Sharjah, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah, Ajman, Sharjah. Ten mały kraj, ten innowacyjny mały kraj jednak cechuje się bardzo wysokim dochodem PKB na głowie mieszkańca. Jest to jeden z bardzo bogatych społeczeństw. W dodatku do tego dla biznesu nie istnieje coś jak podatki CIT, PIT, a podatek VAT został wprowadzony zaledwo 2 lata temu. Struktura demograficzna tego kraju jest bardzo ciekawa. 9,5 miliona mieszkańców, natomiast rdzennych Emiratczyków to jest zaledwie około 12% populacji. Reszta to są przybysze z różnych stron świata. W dużej mierze, jeśli popatrzymy na tutaj, to są główni przybysze z Azji. Oni stanowią ponad 30% przybyszów do tego kraju. I fenomenem tego kraju jest, że dla tych wszystkich przybyszów stworzył bardzo harmonijne środowisko koegzystencji. Wszyscy pracują dla dobra Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeśli mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to mówimy o 7 emiratach. Natomiast jeśli popatrzymy na to, tak naprawdę największym z nich to jest Dubaj. Jest ponad 3,5 miliona mieszkańców i Abu Dhabi i Sharjah. Reszta Emiratów to są już bardzo minimalne. Więc jak widzimy, prawdziwą, rzeczywistą stolicą zarówno kraju biznesową, bo stolicą polityczną jest Abu Dhabi, natomiast stolicą gospodarczą kraju, gdzie wszystko się dzieje, gdzie aktywność zawodową, aktywność biznesową jest największa, to jest Dubaj. Patrząc na strukturę demograficzną, jednak patrzymy na tą strukturę od strony religii. Dominującą religię, bo mimo że pochodzenie tych ludzi z różnych stron świata, natomiast dominującą religią jest religią muzułmańską. Ale w tym kraju zachowuje się bardzo duży respekt i duży szacunek do wszystkich religii monoteistycznych. A wszystkie religie monoteistyczne są bardzo wysoko szanowane i nie toleruje się, niedopuszczalny jest lekceważący stosunek do jakiejkolwiek innej religii. Mówiłem cały czas o tym, że oni starali się zbudować bardzo innowacyjną gospodarkę. Patrząc na strukturę tej gospodarki, widzimy ewidentnie, że wyraźnie jest podzielona pomiędzy przemysłem, zarówno przemysł klasyczny, jak i przemysł petrochemiczny i usługami. Ze względów geograficznych, wiadomo, że to jest klimat saharyjski, rolnictwo zajmuje się bardzo, bardzo małą część tej aktywności. Natomiast Zjednoczone Emiraty Arabskie w ostatnich latach koncentrują się bardzo na tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe. Jedną z ich głównych strategii w tej chwili jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa żywności poprzez zarówno rozwój know-how w dziedzinie rolnictwa, jak i próba posiadania terenów rolnych poza Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Bezpieczeństwo żywnościowe w tej chwili staje się jednym z głównych priorytetów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeśli popatrzymy na strukturę importu do eksportu, to widzimy, że import stanowi ponad 55% wymiany handlowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Natomiast mówiąc o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie stanowią swojego rodzaju hubem, widzimy, że jednak około 47% importowanego towaru jest reeksportowany. Co wskazuje na to, że
bardzo, bardzo mocno wykorzystują swoją pozycję jako hub łączący poszczególne kraje i kontynenty. Głównymi partnerami handlowymi Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak widzimy, to są azjatyckie krainy mówiące po arabsku, czyli tutaj mówimy o krajach arabskich, kraje azjatyckie, głównie Chin, Indie, Wietnam. To są kraje, które są głównymi partnerami handlowymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich. A kraje europejskie są na trzecim miejscu pod tym względem. Natomiast jeśli wrócimy do sytuacji właśnie z reeksportem, to ten reeksport głównie idzie w kierunku krajów GCC, czyli innych krajów Zatoki Arabskiej oraz innych krajów arabskich w okolicy. One są głównymi odbiorcami produktów z reeksportu. Więc rola Zjednoczonych Emiratów Arabskich jako hub jest wyraźnie mocno podkreślona tutaj jako miejsce, gdzie ta aktywność zawodowa jest rozszerza się poza granicami Zjednoczonych Emiratów Arabskich sami. I tutaj jest bardzo mocno szansa, duża szansa dla firm polskich, żeby wykorzystać z tego hubu również do ekspansji na innych rynkach. Na rynkach krajów GCC, na kraj arabski i na również na Afrykę, na kraj Afryki. Gdzie w tym wszystkim jest Polska? Wymiana handlowa jest tutaj, jest skromna, natomiast poprawia się to z roku na rok i dobra wiadomość jest taka, że jest sporo jeszcze do zrobienia i do zarobienia. Więc tutaj zachęcamy do aktywności w tej materii. Ta wymiana handlowa jednak cały czas jest pozytywna. Mamy nadwyżkę eksportu nad importem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ten trend jest wzmocniejszy. Z ciekawostką jest to, że wśród krajów eksportujących meble do Zjednoczonych Emiratów Arabskich Polska zajmuje trzecie miejsce. Wyprzedziliśmy wszystkie inne kraje, przed nami są tylko Chiny i Włochy, więc jak widać potencjał jest ogromny, jeszcze jest sporo do zrobienia i myślę, że tutaj to jest szansa dla polskich firm, żeby w tym kierunku pomyśleć o ekspansji. Jakie branże w tej chwili, naszym zdaniem, to są branże, w których warto zastanowić się i szukać ekspansji? Tak jak mówiłem, bezpieczeństwo żywnościowe staje się w tej chwili dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich czymś bardzo istotnym. I tutaj w dużej mierze jest koncentracja na nie na eksport czy import samej żywności, lecz na import technologii żywnościowej, na import know-how, tak zwany agtech. I pod tym względem rynek jest bardzo chłonny i Zjednoczone Emiraty Arabskie czekają na to. W ramach ich strategii bezpieczeństwa żywności jest duża koncentracja na import albo wykorzystanie know-how innych krajów. Drugim, moim zdaniem, bardzo mocno niezeksploatowanym jeszcze obszarem, w którym polskie firmy mogą Polska jako kraj, polskie firmy mogą tutaj poszukiwać swoją szansę. To są firmy informatyczne, obszary IT, ICT. Jest bardzo, rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich ogłosił ostatnią strategię blockchainową, która zmierza do tego, żeby zwiększyć wszelkiego rodzaju transakcje, zarówno rządowe, jak i transakcje finansowe, wykorzystując technologię blockchain. Szanse tutaj dla firm polskich są dwukierunkowe. Dla firm, które posiadają swoją aplikację albo kierunek rozwój aplikacji, tutaj jest absolutnie otwarte pole do popisu. Firmy, które działają w tym obszarze, rozwój własnych aplikacji, otrzymanie innych aplikacji, mają szansę tutaj istnieć samodzielnie. I drugim obszarem również, w którym tutaj jest konieczne partnerstwo z gigantami, jest obszar cloud services, technologia chmurowa, gdzie myślę, że tutaj również dla polskich firm współpraca właśnie z gigantami jest duża możliwość, duża szansa istnienia. I
Kolejnym obszarem, którym naszym zdaniem, z naszych obserwacji w tej chwili widzimy, że jest duża szansa na ekspansję i rozwój dla polskich firm, jest również branża medyczna lub branża medtech. Ponieważ strategia zdrowotna, również ogłoszona przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zakłada również zapewnienie pewnego rodzaju bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Nie bez kozery ja cały czas mówię o strategii. Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest rządem, który bardzo konsekwentnie działa. Każda strategia, jeśli popatrzymy, ja śledziłem ich wszelkiego rodzaju strategie, które ogłosili od lat 70. i z zdziwieniem stwierdziłem, że każda strategia, która została przez nich ogłoszona, jest bardzo konsekwentnie zrealizowana. To jest kraj, w którym jest panuje, obowiązuje się planowanie długoterminowe i konsekwentna realizacja tego planu. Więc mówiąc o strategii bezpieczeństwa żywnościowego, to ewidentnie widać w tej chwili, w jaki sposób oni inwestują i realizują tę strategię. Tak samo jak strategię związaną z rozwojem digitalizacji i cyfryzacja wszelkiego rodzaju usług. Widać ewidentnie, jest to kraj bardzo nowoczesny pod tym względem. Więc tutaj szansa polskich firm jest ogromna i warto tutaj skorzystać i wsiadać do tego pociągu, póki jeszcze on jest podczas rozruchu. I ostatni aspekt, który chcę tutaj poświęcić trochę czasu więcej, to strona kultury biznesowa w tych krajach. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich stawiłem na pierwsze miejsce trzy słowa: wiara, religia, prawo i moralność. I te trzy elementy, one wpływają bardzo dużo na wszelkiego rodzaju cały ekosystem kultury biznesowej. Wiara w bardzo istotny sposób wpływa na rytm dnia. Poprzez 5 razy modlitwę w ciągu dnia. 5 modlitw. Swojego rodzaju zapewnienie miejsca do modlitwy w każdym miejscu pracy. Patrząc, idąc krok dalej, patrząc na przykład na w skalę roku, na miesiąc Ramadan, gdzie ewidentnie cały rytm biznesowy staje się, nabiera się inną jakość. Myślenie o tym, że Arabowie nie mają poczucia czasu, czy nie cenią czas, jest absolutnie błędne. Oni bardzo cenią swój czas. Natomiast z drugiej strony są święcie przekonani o tym, że jest czas, nie warto gonić się za czasem. Gonitwa, pośpiech nie jest mile widziany, wręcz może być nawet podejrzany. Trzeba wszystko zrobić w swoim tempie, w swoim czasie, ale również bardzo cenią swój czas. I jeśli coś ich naprawdę zainteresuje, to oni reagują bardzo szybko. Więc dla nas albo dla biznesmenów to powinien być sygnał. Szybkość reakcji drugiej strony to jest wskazówka poziomu zainteresowania. Wiara jest również, ma swój wpływ na jakiego rodzaju hobby i sporty są uprawiane. Prorok powiedział, że nauczcie swoich dzieci pływać, jeździć konną i strzelać z łuku. Patrząc na rodzaj preferowanych sportów, to widzimy, że sporty plażowe, wodne, wyścigi konne, kolekcje i hodowla koni są kimś bardzo naturalnym tutaj w tym kraju. Ta sama wiara również ma swoje zwierciedlenia w sposobie przywitania się. Jeśli podczas spotkania z kimś, kto jest ortodoksyjny, religijnym, zauważymy, że na przykład on nie podaje rękę kobiecie, to jest sygnał na to, tu nie jest brak szacunku, to jest bardzo prosty sygnał, że ten człowiek po prostu jest bardzo mocno religijny. On respektuje swoją religię. Ta wiara
ma swoje zwierciedlenie również w mowie, w ubiór. Tak jak mówiłem, absolutnie jest niedopuszczalny lekceważący stosunek do innych religii monoteistycznych. To niekoniecznie islam, natomiast każda inna religia monoteistyczna jest absolutnie respektowana i nie dopuszcza się jej lekceważący stosunek do niej. Jak widzimy w ubiorach również, ta wiara jest swojego rodzaju zwierciedlona. Ale wiara również ma swoje zwierciedlenie w prawie, gdyż w prawie cywilnym, który reguluje spraw małżeństw, rozwodów, spadków i tak dalej, jest to prawo szariatu, jest to stricte prawo wyciągnięte z religii. Oczywiście w prawie korporacyjnym już tego nie ma, więc mamy jakby dwa systemy, próba tutaj połączenia dwóch systemów prawnych w jednym. Więc ta kombinacja zarówno prawa, jak wiara, jak i prawo jakby ma swoje zwierciedlenie również w sposobie prowadzenia biznesu, który jest absolutnie w 100% jest biznesem relacyjnym. W dużej mierze opartym o zaufanie. Kontrakty to są tylko i wyłącznie dodatkowym elementem do tej relacyjności i do zaufania. A jest bardzo ważne słowo arabski, wasata. Wasata to jest pośrednik, osoba pomiędzy, ale to jest zaufana osoba. To nie jest pośrednik handlowy, to jest osoba zaufana. Jeśli kontakt następuje poprzez zaufane osoby, to już jest bardzo duży, zaawansowany stopień zdobywania zaufania. Więc to jest dosyć bardzo istotny element. Bardzo się w kontaktach biznesowych unika się tak zwanej twardej komunikacji. Komunikacja w punktach 1, 2, 3, 4. Raczej miękka komunikacja jest dosyć mile widziana. W każdym mailu większość ludzi zaczyna się od pytania, jak się czujesz, co słychać, zanim przechodzi się do dopisania mail biznesowy. I jakby te wszystkie trzy elementy również wpływają, mają duży wpływ na zasadach współżycia społecznego. Obraźliwe zachowania jest absolutnie niedopuszczalne. A z kolei na przykład publiczne okazanie uczuć też jest niemile widziane. Pojęcia honor, pojęcia władzy, kto trzyma władzę, są pojęciami dosyć istotnymi. Kto decyduje i słowo honor zdefiniowane oczywiście według lokalnej definicji jest to czymś, za którym warto umrzeć. Więc to są rzeczy, których jakby pokazują nam, że pomimo, że cały świat znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednak jest pewna specyfika kulturowa, na którą trzeba zwrócić uwagę. I sukces każdej firmy będzie zależny od właśnie, w jaki sposób ta firma jest w stanie sobie przyswoić to środowisko kulturowe i umieć zbudować te relacje w tym środowisku, w którym, jak widzieliśmy, po struktury demograficznej i struktury religijnej, jednak jest to środowiskiem, jest multikulturowym. Istotnym elementem jest, żeby polski przedsiębiorca musi zmienić swój sposób spostrzegania ludzi i musi zacząć się zrozumieć, albo powinien starać się zrozumieć, jak ci ludzie, jak ta druga strona postrzega świata. Jest to absolutnie kluczem do sukcesu. Ja spotykałem się z sytuacjami, w których przedsiębiorstwo polskie przyjdzie z takim przekonaniem, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, nasza jakość produktów jest najlepsza, w związku z tym ja siedzę i czekam. No,
takie przedsiębiorstwo może dług uciekać. I jeden ważny element również. Jest wymagany bardzo długie planowanie. Jeśli jest pomysł, żeby wyjść, albo pomysł na ekspansję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, potrzebny jest bardzo długi proces planowania, bardzo konsekwentny, cierpliwy i trzeba mieć determinację. Determinację wyjścia na ten rynek. Chcę powiedzieć jedną, że cały świat jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszyscy tutaj są. Każdy rodzaj produktu, o którym myślicie, jest. Więc poszukiwanie niszy na zasadzie, że ja mam coś, czego inni nie mają, jest błędną drogą. Tutaj należy zastanowić się mocno, w jaki sposób ja jestem w stanie zrozumieć otaczającego mnie świata, w jaki sposób mogę dotrzeć do tych ludzi, w jaki sposób mogę z nimi nawiązać relacje, w jaki sposób mogę zaoferować swój produkt, swoje usługi. Tyle dzisiaj miałem do przekazania. Mam nadzieję, że się przydało te parę słów, o których mówiłem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Adil. Zanim przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi, chciałam tylko Państwu zwrócić uwagę na fakt, że na naszym czacie pojawiła się ankieta dotycząca tego webinarium, więc zapraszam serdecznie do wypełnienia jej, ona zajmuje dosłownie jedną minutę. A teraz, tak jak już zapowiadałam, wybraliśmy 5 pytań z puli pytań, które Państwo zgłosili, rejestrując się na to webinarium. Adil, po pierwsze, mamy pytanie o to, w jaki sposób znaleźć dobrego, wiarygodnego partnera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jaka jest najlepsza strategia? Uczestniczyć w targach, w misjach, czy też wizyty bezpośrednie, czy korzystanie z baz mailingowych? Zdecydowanie odradzam korzystanie z baz mailingowych, bo tak jak mówiłem tutaj, sposób robienia biznesu jest sposobem bardzo mocno relacyjnym. Moim zdaniem najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Natomiast również uczestnictwo w misjach handlowych i w targach jest bardzo dobrym sposobem. Natomiast wracam do tego, co powiedziałem podczas tej mojej wypowiedzi. Znalezienie partnera absolutnie musi być poprzedzane bardzo konkretną analizą potencjału własnego. Na ile ja jestem przygotowany do tej ekspansji, jaką ja mam strategię, żeby wyjść na ten rynek, co w ogóle ja wiem na temat tego rynku i wtedy dopiero zaczynam się, jakby znalezienie partnera to jest ostatni element tej składanki. Adil, wspomniałeś o tym, że sektor IT i ICT ma bardzo duży potencjał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Powiedz nam, jak najlepiej mają podchodzić do wyszukiwania potencjalnych klientów i ogólnie do prowadzenia biznesu właśnie firmy z tego sektora? Po pierwsze, bardzo ważnym elementem jest fizyczna obecność na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Żadna szanująca się firma nie zleca wykonania małego czy dużego projektu podmiotowi, który nie istnieje na tym rynku. Ponieważ one chcą tutaj, chcą mieć 100% pewność, że jeśli coś pójdzie nie tak, to oni wiedzą, tak jak mówiłem cały czas, jest to rynek relacyjny. Więc one chcą wiedzieć, z kim mają do czynienia, do kogo mogą wziąć telefon i zadzwonić i w razie czegoś, w każdej sytuacji, kto może ich wyciągnąć z kłopotu. Więc, i to ja mówię z pełną odpowiedzialnością, próba znalezienia, zaobserwowałem również podczas mojej pracy w Dubaju tutaj, podejście typu, że muszę znaleźć pierwszy projekt, żeby zdecydować się na obecność fizyczną na rynku. Jest to bardzo błędna strategia. To będzie oznaczało, że można czekać na ten pierwszy projekt lata, albo w ogóle on może nie nastąpić. Więc
fizyczną obecność na rynku, która w zasadzie, żebyśmy też również wyklarowali tą sytuację, nie jest ani aż tak kosztowna, a nie jest aż tak trudna. Jest to naprawdę bardzo prosta, tak jak mówiłem, proces digitalizacji w tym kraju jest dosyć wysoki. Jest proces wykreowania, stworzenia firmy i znalezienia jest dosyć prosty, nieskomplikowany. Więc obecność fizyczna jest pierwszym etapem. Oczywiście musi to wyprzedzać pewien proces analizy potencjału rynku, obszar, w którym działam, natomiast obecność fizyczna jest najlepszą drogą do znalezienia partnera tutaj na miejscu i prowadzenia współpracy. Czy to odnosi się tylko i wyłącznie do sektora IT, czy powiedziałbyś, że to jest jednak najlepszy sposób działania na rynku Emiratów Arabskich, właśnie założenie firmy tam na miejscu, żeby sprzedawać, a po prostu prowadzić eksport na ten rynek? Jest to bardzo dobry sposób, natomiast nie jedyny sposób. Natomiast sytuacja takich wysokotechnologicznych produktów, czy ACTECH, czy MEDTECH, czy IT, ICT, to jest najbardziej skuteczny sposób. A w innych obszarach to można tutaj funkcjonować zarówno poprzez partnerów, pośredników, Nie jest to warunkiem koniecznym, natomiast jest to bardzo skuteczny sposób również. Chcę również zwrócić uwagę na to, że rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatnio bardzo mocno wspiera inwestycje w tym kraju, czyli tak naprawdę oni bardzo starają się w tej chwili, żeby przeciągnąć jak najwięcej inwestorów i przemysłu, ci innowatorów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i oni tutaj są gotowi, idąc na bardzo dalekie ustępstwo. Prawo inwestycyjne czy prawo otwierania firm zostało ostatnio zmodyfikowane w taki sposób, że zniknęła na przykład bariera, konieczność posiadania partnera lokalnego, żeby mieć firmę. Może powstać firma w 100% z kapitałem zagranicznym i to ewidentnie widać, że rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich idzie w tym kierunku ułatwienia i przeciągania jak najwięcej inwestorów i innowatorów. Super, dziękuję Ci bardzo za te odpowiedzi. Teraz troszkę z innej beczki. Będzie to pytanie związane z kulturą Emiratów Arabskich. Mianowicie, czy w kontaktach handlowych z krajami arabskimi, no Ty odpowiesz za Emiraty Arabskie, na innych naszych webinariach może zaadresujemy też to pytanie, ale czy kobiety są równorzędnymi partnerami biznesowymi w SEA? W ZEA sytuacja jest zgoła zupełnie inna. Jest bardzo duży, ewidentnie widać siłę kobiet we wszystkich obszarach biznesowych, życia społecznego. Sporo część w tej chwili, również wewnątrz Rady Ministrów, jest kilka pani, które zajmują się różnymi ministrami. Oni siedzą we wszystkich dużych obszarach biznesu, w radach nadzorczych, w zarządach różnych bankach i tak dalej. ZEA jest zupełnie wyjątkowa pod tym względem. Moim zdaniem tutaj to jakby nie widać, albo ten stereotyp, brak kobiety w życiu biznesowym raczej nie da się odczuć. Widać ich na każdym kroku, w każdej dziedzinie, w każdej pracy. Tak, chociażby nawet na czele Expo jest bodajże kobieta, prawda? Tak jest. Ostatni również ten program lot do Marca również chyba był kierowany przez dziewczynę, albo ona była jednym z osób kluczowych w tym obszarze. Mhm. Super. Ostatnie pytanie, bardziej konkretne, co do naszej działalności, co do działalności PAI. Czy jest możliwość organizacji spotkań handlowych przez ZBH Dubaj podczas i po targach Galfood? Chodzi o spotkania nie w samej hali targowej, ale już poza nią. Oczywiście, że tak. Jednym z naszych głównych obszarów działania jest wsparcie każdego przedsiębiorstwa, który przyjeżdża do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy podczas golf targów, czy podczas innych, czy bez targów.
My udostępniamy zarówno przestrzeń biurową w naszym biurze do tego rodzaju spotkań, jak i również oczywiście po wcześniejszym kontakcie z nami, również w miarę możliwości staramy się zapewniać kontakty handlowe z partnerami, z potencjalnymi partnerami Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pośrednikiem w organizowaniu spotkania B2B w miarę możliwości. Ale tak jak mówiłem, moim zdaniem to jest najbardziej istotnym elementem jest taką uczciwą, otwartą analizę własnego potencjału i odpowiedzi na pytanie, czy jestem naprawdę gotowy, przygotowany na tą ekspansję, jestem gotowy i przygotowany do rozmowy z potencjalnymi partnerami. I nasza pomoc tutaj jest tylko i wyłącznie małym elementem, który może w tym pomóc i my staramy się do tego elementu dokładać do tego projektu ekspansji. Świetnie. Andy, bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Mam nadzieję, że okażą się one pomocne dla Państwa. Tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego wydarzenia. Bardzo dziękuję wszystkim prezentującym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji oczywiście w razie, gdyby pojawiły się pytania. Zapraszamy nie tylko na Expo Dubaj, ale też do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Naprawdę jest to bardzo perspektywiczny rynek, na którym po odpowiednio przeprowadzonej analizie na pewno znajdą Państwo dla siebie miejsce. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu Poznaj rynki arabskie przed Expo Dubaj 2020. Już za tydzień przeanalizujemy sytuację na rynku Arabii Saudyjskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.